Siemanko, tu Gegorn G, to już trzeci odcinek Let's Play o tych dwa złote wrota mod. Dowiedziałem się paru rzeczy. Ten quest jest skończony. Możemy go śmiało oddać. Przynajmniej od mojego informatora się tego dowiedziałem. Ja mu w miarę ufam, czyli możemy oddać quest, to spróbujemy. A żeby wejść do tego obozu bandytów, potrzebujemy 25 reputacji. Jakoś nie chce mi się zbierać tej reputacji, tak nie. I robić tych questów jak nie muszę. A na chuj. Postanowiłem do obozu paladynów dołączyć. Wiedzą to wszyscy ci, którzy oglądają od pierwszego odcinka. Dobra, zapierdalamy. Tylko po drodze będzie trochę przejebane, wam powiem, bo tam jest kilka mobów. Na przykład taki jaszczur, który na 3 hity, nas ma 4. Nas się żyje, trzeba zapierdalać. I tutaj są właśnie dwa NPC, powinni ściągnąć. Z tym jaszczurem jest naprawdę. Próbuję ominąć to bydla, bo uciec, bo nie ma wyjścia. Chyba mu uciekłem. Możemy iść dalej. Oddać misję. Nie wiem, co będziemy robić w tym odcinku, no raczej wiadomo, misję. Tylko jakie? Mod jest podobno długi, długo się go przechodzi. Mnie cieszy, bo dla mnie to jest po prostu zajebisty mod. Miejmy jak dla was, nie musicie to oglądać, jeżeli nie chcecie przed wyjściem pełnej wersji sobie popsuć smaczków na moda. No dobra, gadamy z tym Andrę. Mam kamień do ostrzenia i informacje. Bardzo dobrze. Kamień oddam Wulgarowi. Zamontuję ósemkę. A teraz mów, czego się dowiedziałeś. Obozem nie rządzi już Torus, ale nowy przywódca, Alvaro. Wprowadził całkowicie nowy porządek. Na przykład podzielił obóz na kasty. Co to za kasty? Kasta myśliwych, kasta strażników oraz nadzorców kopalni złota. Poza tym nie ma już niewolników w kopalni, tylko dobrze opłacani kopacze. Myśliwi dbają o żywność, strażnicy chronią przed atakami z zewnątrz, kopacze się bogacą, a nadzorcy kierują resztą. Całkiem ciekawy pomysł na obu. Bardzo dobrze się spisałeś. W nagrodę przyjmij kilka roślin leczniczych. A teraz idź do kapitana Garonda. Ma dla ciebie zadanie. No spoko, a na poparcie mogę go zaliczyć, w końcu nie pozostałem. Mogę liczyć na twoje poparcie u Hagena? Tak. Potrzebujemy ludzi takich jak ty. No spoko. Zobaczmy, czy dostaliśmy, a czy nie dostaliśmy reputacji do tego quest. Nie no, dostaliśmy 3. Jak trzeba 25, by wejść do obozu bandytów, to mi się wydaje, że tyle trzeba, żeby zostać przyjętym do obozu. Znaczy popierdolić roślinkę. Bo trzeba w końcu się healnąć. No i już nie mamy tych roślin. Nie idziemy do tego Garonda. Na wszelki wypadek. Już nie będę jak w przednim odcinku tutaj trójkę robił. Czasami właśnie do 23 FPS-ów spada być nagrywanie, bo też nie powinno. No bo to jest w końcu ten. Gothic 2. Jak dobrze, żebym miał w maju GTX 650, bo na tej 210 nie idzie w nic grać praktycznie z nowszych produkcji, które i tak są, szczerze mówiąc, rzadko która nowa gra jest fajna, większość jest chujowa, obuła i tak dalej pod grafikiem. No ale Black Desert wychodzi, zajebiste MMO. No bardzo tutaj pierdoli, sami sobie zobaczycie. Dobra, jedziemy z Foxem. Witaj, kapitanie Garondzie. Znów się spotykamy. Cieszę się, że cię widzę. Choć na początku byłem wściekły, gdy zostawiłeś nas na pastwę losu w górniczej kopalni. Ale dzięki Innosowi daliśmy sobie radę. Jednak nie uwierzysz, co się stało. Co takiego? Zawarliśmy rozejm z orkami. Dzięki temu mogliśmy spokojnie opuścić nasz zamek i cało dotrzeć do Korinis. Rozejm z orkami? Moi ludzie byli już strasznie wyczerpani.
wkrótce zginęlibyśmy z głodu, aż tu nagle orkowie sami zaproponowali pokój. Oczywiście na ich warunkach. Mogliśmy zabrać naszą rudę, a oni zajęli zamek, no i całą kolonię, która i tak należała już do nich. Ale od tej pory, co jest wręcz niewiarygodne, żyjemy z orkami w pokoju. Nie napadają nas i zupełnie nie widać ich na terenach wokół miasta. A jeśli już są, to przychodzą w pokojowych zamiarach. Patrzę, kroją coś większego, ale na razie nie ma się czym martwić. A czy tutaj są gdzieś orkowie? Z tego co wiem, to mają swój obóz w kanionie. Rozejrzyj się tam. Być może okażą się przydatni w naszej misji. Dzięki za informację. No zajebiście. Mówię, dostałem wskazówki, żeby warto robić questy w każdym zaborze. Tylko mi się nie chce za bardzo. Ale może i porobimy. Kurwa, ze 200 odcinków let's playa, zajebiście. A to co tam kurwa jest? Jakaś magiczna bariera do chwili? Lord André powiedział, że mam się do ciebie zgłosić. Wykonałeś jego zadania? Tak. A co z bzem? Jakim bzem? Nic ci nie wspomniał? Uduszę go. Idź do André i powiedz mu, że o czymś zapomniał. No, no to zajebiście. Bo nie chodzi o niebieski bez. Bo to było dosyć dziwne. A gdzie jest André? No kurwa, zajebiście. Chuj. No rzeczywiście. Boże, to wiem gdzie jest jego namiot. Przysyła mnie Garond. Podobno o czymś zapomniałeś. A tak, rzeczywiście. A to taka ważna sprawa. O co chodzi? Na pewno jadłeś kiedyś pieczone mięso ścierwojada. Tak? I co z tego? Słuchaj, ostatnio jak nam się zapasy kończyły, postanowiliśmy z Garondem coś upolować. Trafił nam się taki stary, chyba 100-letni ścierwojad. Upiekliśmy go, Garond dodał nawet trochę przypraw. Ale jego mięso było twarde jak podeszwa. Tego nie dało się jeść. Jadłeś kiedyś starego ścierwojada? Paskudztwo. Nie jadłem, ale do rzeczy. Już ci mówię, ja nie jadłem tego gówna, ale Garond obżerał się jak szalony. Na drugi dzień, chyba domyślasz się co się stało. Jego żołądek eksplodował. Sraczki dostał. Ale co ja mam z tym wspólnego? Sprawa jest prosta. Znajdź 10 roślin niebieskiego bzu. To podobno pomaga na żołądek. Powodzenia. I to miała być ta ważna sprawa? Chyba rozumiesz całą sytuację. Rośliny zanieś natychmiast do kapitana Garonda. Ja pierdolę. Nie, to wam pominę zbieranie. Tu jest w okolicy. Mogą być fejle, padanie na mobach i tak dalej. Nie chcę, żeby kurwa pół odcinka zeszło na zbieranie głupiego bzu. Wystarczy, że się rozejrzę tutaj po okolicy i znajdę te rośliny. To jest pełno mobów. W obozie pewnie znajdę kilka roślin. Tego to patrzyłem wcześniej. Dobra, spotykamy się jak znajdę te rośliny. Pierdolę się z tym bawić. Pokazywać wam półgodzinne szukanie głupich roślin, padanie na mobach i tak dalej. To pójdzie się krok za daleko. Dobrze, to spotykamy się, będę miał już rośliny. Uff, kurwa, mam ten bez. 8 było w obozie. Czekaj, czy ci 7? Bo nie pamiętam. Jeden mieliśmy już w poprzednim odcinku, gdzie go znaleźliśmy. Jak poza obozem to było tu 7. Jeden mieliśmy to razem 8 i 2 były tutaj składanie się od przodu, od tyłu. Są jakieś pełzacze, piekielny pełzacz. Kilka razy padłem na tym gównie, ale w końcu, a to od jednej strony, a to od drugiej. A to wziąć szybko bez, pierdolić i tak dalej. No i zapierdalania po całym obozie. Zdobyłem też kilka, czy ja wiem, czy przydatnych rzeczy. Moneta. Agena jest jeszcze jedna. Widziałem w namiocie, ale tam nie brałem nic tego namiotu. Dwie strzały jeszcze znalazłem. Gulasz, nawet kilo. Piłę rozdrabniać. Takie śmieci, bo nie chciałem się zbierać. Głównie wzór szukałem, to jest jeszcze więcej rzeczy. Ale dobra, idziemy oddać misję naszego gościka małego. Gdzie jest tu razem André? U siebie, ciekawe co banka teraz z tym zrobi. Mamy 10, mamy. No i co dalej mamy z tym zrobić? Chyba, że to do Garonda znamy. No tu jest sporo postaci. Z Gothica 2.
Większość jeszcze nas pamięta. I gdzie jest to z tym gadem? Na spódnicy dostanę. Lord Hagen nie. No zajebiście. Gdzież on może być ten gadem? Nie wiem, nie wiem. Wygląda na maga pokój. O, musimy szukać Garonda. No bo raczej ja sam go już poszukam, będzie o wiele szybciej. Spotkamy się przy Garondzie. Nareszcie jest nasz Garond. Lecz ja go znalazłem? Widziałem ten dialog z tym głupim bzem. Tak, jeszcze jeden bez był. Na świątyni tam na górce. Na tych schodkach. Boczu, kurwa, tego nie dołożyłem wcześniej. Nie musiałem się nawet na padanie najebanych piekielnych połzacze. Jak mówiłem wcześniej. Czyli niby, że nie poszedł z tak krzoki. Wyśledziłem go, jak skończyłem dialog z nim. Patrzę, on gdzieś idzie. Wczytałem zapis. Wcześniejszy. Wyśledziłem go i jest. Mam dla ciebie niebieski bez. 10 sztuk? Tak. Człowieku, uratowałeś mi życie. Będę ci wdzięczny do końca życia. Ten bez to dla mnie zbawienie. Jeszcze raz wielkie dzięki. Gdybyś kiedyś potrzebował pomocy, to daj znać. Na razie przyjmij trochę złota. Teraz też mogę ci zlecić zadanie ode mnie. To trzeba było kurwa nie wpierdać jakiegoś chujowego mięsa i sraczki dostał. No, nadawaj to zadanie. Co to za zadanie? Chodzi o szczury. Te stworzenia zaległy się tutaj jak muchy. No a ja to wybiłem podczas szukania bzu. A zwłaszcza wokół ruinnych świątyni. Czasem dobierają się do naszych zapasów. Pozbądź się ich. W porządku. Nie wiem, czy... Wybiłem te paskudne stworzenia. Bardzo dobrze. Nie cierpię ich. W nagrodę weź ten eliksir siły. A mięso tych szczurów, oczywiście jeśli chcesz, zanieś do Grity. Ona będzie wiedziała, co z nim zrobić, żeby jakoś to smakowało. Robi pyszny gulasz. Tak zrobię. No, wiecie co? Już nie wiem, przy dialogu z nim wybiłem te głupie szczury. Chwila. Było ich w chuj po 3-4 w grupce, podałem też trochę przez nie. Jak przyfarciłem i sorry, wszedł kryt, no to na kita padał. Co z twoim poparciem? Załatwiłeś te szczury, pomogłeś mi z tym bzem. Poza tym znam cię jeszcze z tej nieszczęsnej kolonii górniczej. Od początku nie miałem wątpliwości co do tego, że powinieneś się do nas przyłączyć. Hagen usłyszy o tobie same dobre słowa. No spoko, dzięki. Kurwa, Garo. Dobra, idziemy do obozu. No pewno nawet nie wiedziałem, że jest quest tymi szczurami, a było ich kogoś świątyni. Chuj tych szczurów, jak już nie wiem. Wzrosło nasze poparcie? No, a kurwa, jest 10. Na szukanie powiem ponad 10 minut, czy na dobre 15 mi zajęło to od Garonda. Czyli kogo możemy odhaczyć sobie na liście? Możemy Garonda, André, Leo, Samuel oraz Nika. Z Niką będzie problem. Z Leo też. Takiego questa daje nam, że jest niemożliwy do wykonania praktycznie. No, sporo eksa wpadło, o tych szczurów było sporo. No i te questy. Niedużo już nam brakuje. Tu jest Samuel. Wiecie co, z nim jeszcze nie gadałem, może zapiszmy. Tak na wszelki wypadek, nie wiem, co nam zleci ten Samuel. Witaj, możemy chwilę porozmawiać? Jasne, o co chodzi? Chcę się przyłączyć do waszego obozu. Potrzebuję twojego poparcia. Chcesz się do nas przyłączyć, tak? W porządku, dla mnie nie ma problemu. Prosiłbym cię tylko o jedną przysługę. Co takiego? Chodź za mną, porozmawiamy w jakimś bardziej ustronnym miejscu. Fajnie będzie, jak będzie paczka ziela dobiega, która znajduje się tam na górze, bo to wiem od informatora.
Pogadaj o usmażeniu mięsa, bo mamy go 11. Jeszcze miałem PC spierdolić do swojego domyślnego woba, do którego ma iść po tym dialogu i później szukać go do 15 minut. No, pewnie idzie tam, gdzie musi wysrać ten gadon. A ja chyba. Tu nikt nas nie usłyszy. Ten Diego, dawny skazaniec z kolonii górniczej. Twój kumpel, co? Zgadza się. Widziałem, jak popala bagienne ziele. Wiesz, paladynowi nie wypada, ale... załatw mi kilka łodyg. Dobra, pogadam z nim. Aha, tylko nikomu się nie wygadaj. Pełna dyskrecja. Jasne. No spoko, chyba będzie quest z tą paczką od Diego. O kurwa! No, koniec z tobą, nie ma czego plądrować. Dzięki Samuel, ale wolałem sam to zajebać, mało mi do levela brakuje. Mniej więcej wiem, gdzie szukać tej paczki, ale patrzyłem to tam z kilka groźnych mobów. Ej, nie będzie łatwo. Jego frajerzy. Hej, Diego, co tu robisz? Jestem zawsze tam, gdzie można dobrze zarobić. Zapomniałeś o tym? Nie, no jasne. To w twoim stylu. A ciebie co tutaj sprowadza? Postanowiłem powrócić do Corinis i przypomnieć sobie stare dobre czasy. Kolonia górnicza, smoki. To było coś. Niestety, nie widać w tobie tej dawnej krzepy. Nie mówiąc już o tym, co widziałem na Myrtanie. Co się stało? Trochę się ostatnio zaniedbałem, ale nie mówmy już o tym. Racja! Tutaj też szykuje się coś bardzo ciekawego. Są na przykład piraci. Co o nich myślisz? Na razie słyszałem tylko o ich rabunkach i mordach. Metody mają dość brutalne, ale te skarby... Opowiadają, że Hannibal i jego ludzie mają nieprzebrane bogactwa. Zastanawiam się... Nad czym się zastanawiasz? Zastanawiam się... Czy się do nich nie przyłączyć? Być może to dobry pomysł. Poza tym niedaleko piratów znajduje się obóz orków. Chętnie wybrałbym się też do tego obozu. Razem możemy się tam wybrać. Mówisz serio? Tak. W takim razie, jeśli będziesz gotów, daj mi znać. Razem będzie nam łatwiej tam dotrzeć. Z tego co słyszałem, droga prowadząca w tamte strony aż roi się od potworów. Ale zanim tam pójdziemy, mógłbyś coś dla mnie zrobić. O co chodzi? O co chodzi? Jak wiesz, jestem amatorem bagiennego ziela. Każdy lubi sobie od czasu do czasu zapalić. Nie, a sobie fajko odpalę teraz. Drugą początkę. Wymęszył, że mam paczkę ziela i mi ją najzwyczajniej w świecie ukradł. Ukradł? No, nie zupełnie. Znalazł mój tajny schowek i powiedział, że rekwiruje ziele. To jego obóz i on decyduje o takich rzeczach. Świnia! Ale w końcu paladyni dają mi tu ochronę. Przynajmniej na razie. Spróbuj odzyskać tę paczkę. To dla mnie bardzo ważne. Wiem, że masz dobre układy z Hagenem, więc możesz coś wskurać. Zagadaj z nim jakoś. Zobaczę, co da się zrobić. Bez odzyskania tej paczki... Sorry, nie mamy co gadać. No pierdolę. Patrzcie na tam to po odcinek nazwy Sraczka Garonda. Dosyć śmieszne. Dobra, kurwa. Rozmawiałem z Diego. Z tym dawnym zbiegiem z górniczej kolonii? Tak. No i co z tego? Powiedział, że zabrałeś mu paczkę z zielem. To prawda. Palił to ziele bez przerwy i psuł mi rycerzy. Musiałem coś z tym zrobić. W końcu to poważna ekspedycja, a nie w czasy. Rozumiem. Mogę jakoś odzyskać tą paczkę? To dla mnie bardzo ważne. Po co zadajesz się z tą łajzą? Zresztą, to nie moja sprawa. Paczka z zielem jest dobrze schowana w bezpiecznym miejscu. Jeśli ją znajdziesz, jest twoja. Jakaś wskazówka? Rozejrzyj się po okolicy.
Jeśli masz dobry wzrok, to może ją znajdziesz. Mhm. Na górze mówię, że trzeba cię wykopać. Chwała Innosowi. Tyle wiemy od mojego informatora, tam się roi trochę od mobu. Niezbyt ciekawa sytuacja. Na górze świątyni. Jechałem. Nie wiem nic więcej poza tym. Tu jest mobów pełno. I to jest piekielny jaszczur jest. No i ścierwo, kurwa. Nie wiem jakie pole widzenia mam. Że mu dlatego. Wypierdolę. Na tym questie z paczką i dla Samuela chcę zakończyć odcinek, jakby co. Czekajcie, chwilę zobaczę ustawienie pola widzenia. Aha, 300%, kurwa. Nie widzę tych mobów dokładnie. O kurwa! I weź tu kurwa zdobądź tą paczkę. Dobra. Kurwa masz. Nikt nie ma strzał. On nas zapierdoli. Chyba, że zrobimy właśnie to. Mógł być exp, ale ja pierdolę. No tu mówię, co krok lepiej zapisywać w questie, bo tą paczkę pierdoloną dla tego Samuela przy okazji. To raczej logiczne, że Diego nam nie da ziela, jeżeli nie załatwimy mu paczki. Do bozorków się przejdziemy w następnym odcinku. Nie ma czego, niczego tu nie znajdę. Dobra, save it kolejny. Sprytny był ten sposób na pozbycie się ścierwy, ja to sami przyjmujcie. Czy kurwa miałem strzałki do przodu na kolejku, ale tak dam w USB. Chcę mi się do porozumienia przymienić. Jest piekielny? Zobaczcie, co on nam zrobi, bo nas masakruje ten ścierwą. Tu raczej nie ma tej paczki, przynajmniej nie widzę. Tylko tego ścierwojada nie ma sensu się narażać na niego. Każdy popełnia błędy. Ale gdzieś tu jeszcze paczka w tym rejonie. Jest piekielny jaszczur, a to musi w takim miejscu, że da się tam dojść. Może tutaj? O kurwa. Nie ciekawe. No i ten cholerny, piekielny jak. Co my tu mamy? Bój? Chyba tam wiecie, o kurwa, to nas tu widać ciągle. Co to za bój? Mogę się mylić, że przyjaźni. I kazał tutaj szukać tej paczki. O kurwa. A kurwa! Próbujemy tego co wcześniej. Albo samobójstwa XD, dobra. Fucking shit, kurwa, co to było? Nie znalazłem na te schodki i zjebałem sprawy. Nie na te, co trzeba. No tu tak, czy nie widzę. No, a to się dzieje, jeżeli podejdziemy zbyt blisko tego jaszczura. Próbuję go jakoś, kurwa, odciągnąć do obozu. Gdzie ta paczka? No tak, tu jest zaznaczone drewnem. I am idiot. A, sądzę, że coś znalazłem.
No i o to chodziło. Takie mojemu informatorowi można uczyć. Jeszcze zobaczę z szałkami właśnie. Zapisywanie. Problem te kretoszczury, mógłbyś dobić level i wbić w końcu wojownika w broni 1. Co wbrew pozorom nie będzie taki łatwy. No i złoto tam jest, którego chronią kretoszczury. No. Musimy zebrać te złoto. Czynnik się może przedłużyć nieco. Niezły ten upor z lordem, no bo one nie mili. Ale nie dam rady trzym kretoszczurom, nie damy rady. Cztery. Tutaj mamy troszeczkę większy szans. Level A. No jednak daliśmy radę. Dobra, teraz ruszać trzeba. Na dół, na nich paczkę do ziela, powiedzieliśmy po prośbie Samuela. No, zaraz się zakończy odcinek, coś czuję. No kurwa, zacząłem gdzieś tak przed 6 rano nagrywać, chyba 6. Sorry, każdy wie, że jestem na live'em i wstaję w pół do 5, ale to szczegół. Chyba łyknę. Tak, odcinek. No i liście. No dobra, idziemy do diegu. A ten co odpierdala? Gdzie on biegnie? Mhm, tutaj zapiszemy. Mam nadzieję, że nie dał się od razu ruszyć z nim do obozu orków, tylko jeden de gotowy. Diego, jest sprawa. O co chodzi? Potrzebuję kilka łodyg bagiennego ziela. Wpierw odszukaj moją paczkę z zielem. No to właśnie mam. Udało mi się odnaleźć paczkę z zielem. Naprawdę? Świetnie! Pokaż mi ją. W porządku. Jest cała. Teraz jestem spokojny. Wielkie dzięki za tę przysługę, przyjacielu. Nie ma sprawy. Dobra. Diego, jest sprawa. O co chodzi? Potrzebuję kilka łodyg bagiennego ziela. Dla ciebie zawsze kilka znajdę. Weź je. Dobra. Do Samuela to przy świadku. Napiszemy na wszelki wypadek. Nie, nie, źle wam powiem. Coraz bardziej kręcą się w fabułę tego moda. Mam dla ciebie ziele. Bardzo dobrze. Jesteś w porządku. Masz moje poparcie. Przyjmij za fatygę bryłkę złota. Czy mamy 12, to i tak mało. No dobrze, ale tutaj właśnie kończymy odcinek. Teraz pokazuję, jak zapisuję, żeby nie było skąd save'y. No i dobrze, do zobaczenia w następnym odcinku. Nara.